Miał wyjść i Van Gogh, a pomalowałem ściany. Witam wszystkich, oprócz tych, których nienawidzę. Dzisiaj odcinek, można powiedzieć, specyficzny, ponieważ zajmiemy się malowaniem szczegółów. Tutaj akurat mamy kawałek miecza, który kończy. No i właśnie widać, że już jedną plamę nałożyłem. Oczywiście nie udałoby mi się tego zrobić tak idealnie, gdyby nie naklejki, które udało mi się załatwić. No, ktoś domofonem dzwoni. Będę musiał się ucichnąć, żeby nikt nie słyszał. Także załatwić sobie roboty. Załatwiłem sobie takie naklejki. I te naklejki, idealnie okrągłe, sobie wymierzyłem. No według projektu to powinno być mniej więcej gdzieś po środku. Już pierwszą sobie pierdyknąłem, później obrócę i walnę drugą. Problem w tym, że coś tam spieprzyłem, ale myślę, że o tym powiem dopiero jak będę przedstawiać broń. Teraz tylko muszę mieć nadzieję, że to w miarę równo nakleję. Teoretycznie dzięki temu, że kwadrat jest mniejszy niż okrąg, to mogę spróbować to wycentrować jakoś, żeby to sobie było w miarę po środku. O, powiedzmy, że wyszło. Teraz z drugiej strony. Właśnie dlatego broń leży na krawędzi, żeby można było malować je obie strony jednocześnie, bo nie ma sensu, żeby dla takiej mojej dupereli tak mocno przedłużać czas produkcji. Oczywiście kiedyś to robiłem ręcznie. Na przykładzie możecie zobaczyć, w sumie, nie wiem, demonicznego miecza wilkołaka. Sobie poszukajcie, gdzieś tam pewnie jest w starych filmach. O, powiedzmy, że będzie równo, a jako, że ja zawsze coś spieprzę, no to będzie krzywo. Ja już wiem, że będzie krzywo. Także wiadomo, no, przygotować sobie trzeba farbę, trzeba to sobie wszystko przygotować. I oczywiście w przypadku takich szczegółów to tak samo było malowane ostrze. Całość była malowana, tak jak mówiłem kiedyś, 3 do 5 warstw, w tym przypadku 3. A ostrze było malowane raz, czyli najpierw pociągnąłem taśmą zabezpieczającą, żeby nie wyleciało i nie wylało się za bardzo na to. Bo ręcznie jakbym to robił, to pewnie by wyszły niezłe zygzaki i bym coś schrzanił. I wtedy równie dobrze mógłbym wyrzucić do śmieci całą broń. Znaczy nie, tak naprawdę zeszlifować wszystko do zera i malować jeszcze raz, a na to człowiek nie ma czasu. Dlatego się robi jedną grubą warstwę, tak żeby nic nie przebijało. Dlatego najgorsza kombinacja to biały z czarnym. Białej farby zazwyczaj nie używam do drewna. To już swoją drogą. Najlepsza kombinacja, jak na żółty kładziemy czarny, albo tak naprawdę na jakąkolwiek farbę kładziemy czarną. Bo czarna to taki zagzajer, że pokryje wszystko. A najgorzej jak żółtą trzeba coś pokryć, tak samo tutaj, nie wiem czy widzicie, ale delikatnie przebija jeszcze czerwień od spodu. Także bierzemy sobie pędzel, rozsądną ilość tej farby, no i staramy się nie wyjść za krawędź. Oczywiście jakbym miał to robić ręcznie, to prawdopodobnie bym to zrobił albo wykałaczką, albo bardzo malutkim pędzelkiem. A tak to muszę się pilnować. No i lekko naciućkane, a już jest zasłonięte. W przypadku żółtej farby dałem trochę więcej, teoretycznie. Mam nadzieję, że nie odejdzie z odklejaniem naklejki. A i tak przebija. Dlatego teoretycznie przed malowaniem powinno się nieźle natłuścić powierzchnię, żeby naklejka się praktycznie nie trzymała. Trzymała się tylko na tyle, żeby
farba nie podpływała pod spód. No i to było na tyle, jeśli chodzi o malowanie. Teraz sobie to wyschnie, dziadostwo. A oczywiście pamiętamy, żeby zdjąć naklejki przed wyschnięciem farby, bo jak wyschnie farba, to możemy zdjąć naklejkę razem z farbą, co zrobiłem w przypadku Techno Great Sword. Nie polecam. Pędzel wytarty do słoika, wrzucony z wodą. Farba zamknięta. Teraz to tylko ściągnąć i nic nie rozwalić. Tutaj trzeba uważać, że pazurem za głęboko nie rypać po lakierze, bo jak uda się wam ładnie to nałożyć i jest szkło, to można to porysować. No i zazwyczaj staramy się to podnieść jednym pociągnięciem, nie tak jak ja zrobiłem, bo podnosząc i opadając może się to krzywo nałożyć, przez co farba ułoży się nie tak jak trzeba i będzie taki cień. Ewentualnie jak chcecie takie naklejki robić, to sobie róbcie jakąś na krawędzi zakładkę, żeby można było za co złapać. No. I wyszło w miarę przyzwoicie. Także myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Do zobaczenia i cześć.